Cześć wszystkim, z tej strony Martyna i dziś zajmiemy się historią czarownicy Pi. Ale zanim do tego przejdziemy, jedna z Was, Miki, bodajże Miki, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, Miki, zaproponowała, abyście wysyłali mi swoje teorie albo spostrzeżenia na maila i ja wtedy bym je przedstawiała tutaj na filmie. Musicie pamiętać o tym, że ja oczywiście podałabym, kto mi wysłał daną wiadomość, co i jak, ale pamiętajcie, że jeżeli coś mi wyślecie i chcecie, żebym ja to przedstawiła, to mam nadzieję, że będą to rzeczy, które naprawdę mogą być oparte na jakichś faktach. I bardzo Was zapraszam na wysyłanie maili na kebabjanusz@wp.pl. Jeszcze wstawię Wam tego maila w opisie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś teorie, oparte dowodami oczywiście, nie myślę tutaj o takich rzeczach jak sali, bo sali, ja nie zajmuję się wymysłami. Ja zawsze wolę jechać na podstawie czegoś, co już jest, a nie wymyślać biegające dziewczyny, które kradną Wam fryzy, bo to ludzie, nie ma totalnego sensu. Ale chętnie posłucham, co macie do powiedzenia, bo w komentarzach nie zawsze możecie się rozpisać. A tak, to wysyłajcie mi wiadomości ze zdjęciami najlepiej, czekam na to. A może Wasza teoria, może to, co macie do powiedzenia, pojawi się właśnie w jakimś odcinku Kronik Star Stable, albo po prostu będzie tych kronik więcej, osobno z Waszymi opowiastkami i osobno z tym, co ja dla Was przygotowywuję. A więc przejdźmy teraz do Pi. Jaka jest Pi? Do jej charakteru dojdziemy później. Ale imię, jeżeli przeczytamy imię Pi, kojarzy się ono tylko z jednym, liczbą Pi. Jest ona definiowana jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Uwielbiam liczbę Pi, bo jak wszyscy wiemy, to jest 3,14. Ha, ha, ha. Matematyka nawet tutaj, więc niech ktoś mnie zabije. Proszę. Jest to 16 litera alfabetu, a w naszym systemie liczbowym oznacza liczbę 80. Też nie wiem, co to może znaczyć. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to piszcie. No chyba, że może Pi ma 80 lat. To by było ciekawe. Jak zwykle zaczniemy od początku. I tutaj niestety nie mam 100% pewności i nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czy to jest prawda, ale według tego, co przeszukałam, według tego, co sama pamiętałam, pierwszy raz poznajemy czarownicę Pi, kiedy Idris Jadris, nasz przystojny pan czarodziej, prosi nas o przyniesienie jej czterolistnej koniczyny. Kobieta dziwnie się z nami żegna i w ogóle jest creepy i tutaj powinniście mieć teraz zdjęcie, jak ona stoi jeszcze przed zamkniętą bramą DZW. Kiedy otwieramy już Dolinę Złotych Wzgórz, dowiadujemy się, że była kiedyś ona kochaną żoną burmistrza Klausa. Jak to on twierdził, byli szczęśliwi. Jednak jego żona zaczęła interesować się magią i przygotowywać dziwne mikstury, przez co zamieniła się w czarownicę i domek letniskowy, w którym spędzali swój czas, stał się bagnem. Klaus mówi bohaterowi, że bardzo ją kocha mimo tej zmiany. Urocze, prawda? Kiedy zamienia się w czarownicę i Klaus ją traci, mężczyzna zamyka północną bramę. Jednak Pi była tak zepsuta, że jej spisek związany z jeźdźcami mroku to była tylko kwestia czasu. Kiedy ją poznajemy, jest zielona, brzydka i okrutnie wredna, a jej dom i bagno bardzo przeraża. Podobno pomyliła zaklęcia i dlatego tak skończyła, ale umówmy się. Dolina Złotych Wzgórz jest totalnie przeklęta. Spadają tam meteoryty z Pandorii, Akadrakonium, wilki szaleją, jest tam również wyścig stracha na wróble, który przez samą Pi został zaklęty i dlatego latają tam wszystkie wiedźmy. Wiecie, to jest straszne. Na polskiej wiki dowiedziałam się, że podobno Dolina Złotych Wzgórz jest zamykana na okres zimowy, aby duchy stamtąd nie dostawały się do reszty Jorvik. No nic dodać, nic ująć. Ja nie chcę. Ja naprawdę nie chcę. Kobieta przy pierwszym spotkaniu face to face atakuje nas czarem. Zamieniamy się w żabę. Trzyma konia Justina w klatce i nie chce z nami rozmawiać. Później na Wiedźmopedii dowiadujemy się o legendzie Złotego Jabłka. Jego magiczne właściwości wpływają na złe czarownice, a drzewo, niestety, wydaje tylko jedno jabłko rocznie. Linda mówi nam, że nim wredniejsza czarownica, tym ma większą ochotę na jabłko, co daje nam rozwiązanie. Czarownica bowiem nie będzie chciała zostać uwolniona, chyba że dostanie złocisza od osoby z dobrą intencją, czyli od nas. Pi nie udało się zniszczyć jabłka, tak jak już wcześniej powiedziałam, ona chciała nie dopuścić, bo jak wiecie, jabłko jest jakby obroną, one nie mogą go dotykać, one nie mogą go jeść, bo zaraz je to kusiło, dlatego Pi musiała zastosować się różnych rozwiązań, tak jak właśnie opętanie jakby stracha, wyścigu strachu na wróble, dlatego właśnie pojawiają się tam wiedźmy, ponieważ sama Pi nie mogła się dobrać do jabłka i nie mogła go zebrać, nie mogła go zniszczyć. Nie było to możliwe, dlatego
nasza postać wybiera się właśnie na ten wyścig i takim sposobem dobieramy się do złotego jabłka. Dobieramy się również do Pi i zjada ona naszą słodycz. Mówi, że żałuje tego, co zrobiła. Jej skóra przestaje być zielona, a ona sama zaczyna być milsza. Wspomina nam o tym, że przemieniała konie dla jeźdźców mroku. Przemieniła 3 z nich. Zgaduje, że dla czerwonego, białego i czarnego jeźdźca. Następny miał być dla Justina, ale jak wiemy, nie udało się. Po tym wszystkim zamienia się w naszego sojusznika, choć bagno wciąż jest straszne. I szczerze ciekawi mnie to, czy kiedyś odnowią jej wygląd, chociaż oni raczej, twórcy nie robią raczej takich zabiegów, że wiecie, wbijecie konkretny poziom, dojdziecie do konkretnej sytuacji w grze i nagle wszystko się zmienia. To by było spoko, ale raczej tego nie zrobią. I teraz uwaga, ciekawostki. Później Pi uczy nas tańca żab i używania pochłaniacza cieni. Następne. To przez Pi Thomas Rockwell, którego znacie od cudownego pocałunku z tajemniczego bunkra, staje się zainfekowany, ponieważ trafia do jej bagna. Oprócz czarów Pi interesuje się także komputerami i muzyką. I tutaj jest coś, co spędza mi sen z powiek i zanim nagrałam ten odcinek, myślałam, że się popłaczę, bo szukałam więcej. I nie mam nic. Ogólnie powiem wam tak, zanim przejdę do tego, jeżeli macie teraz zadania z Mikiem Stonengroundem, to proszę wysyłajcie mi wszystkie screeny, bo ja naprawdę żałuję, że ja tak olałam te zadania, ja tych zdjęć nie mam, a on gada takie rzeczy, a więc przejdźmy do tego. Znalazłam na szwedzkiej wiki dziwną informację, jak wiemy, Pi jest jedyną czarownicą, która wiemy, że jest czarownicą, bo mimo tego, że stała się dobrą, to ona wciąż jest czarownicą. A Yadris jest chyba czarodziejem, bo pewności nie mam, bo on jest jakiś taki lewy, no ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Podobno jest jeszcze jedna osoba, której jeszcze nie ma w grze i nie wiadomo, czy się pojawi. Mówi o niej Mick Stoneground właśnie, który opowiada nam o Iksan. Isksan? Nie wiem, naprawdę nie wiem, możecie to znaleźć na szwedzkiej Wikipedii. Chowa się ona w kłach w Dolinie Ukrytych Dinozaurów. Podobno w soplach, które teraz widzicie, ktoś się ukrywa i to jest właśnie ona. Jeżeli dobrze przetłumaczyłam sobie stronę szwedzką, zobaczyłam tam opis, że była właśnie kobieta o imieniu Ishsan, która szukała swoich marzeń w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, ale coś się stało, stała się ona zła i dlatego zamknęła się właśnie w tym miejscu. I jak wiecie, wybuchają tam jakieś dziwne rzeczy. I na razie nie możemy się do tego miejsca dostać. Mam nadzieję, że ona się na pewno, że się w ogóle pojawi, bo jak wam powiedziałam wcześniej, nie wiadomo, czy ona będzie, ale Mike o niej wspominał. Dobrze, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Oczywiście pamiętajcie o teoriach dla mnie. Czekajcie, muszę zobaczyć ten e-mail. kebabjanusz@wp.pl. Czekam na wasze wiadomości. Życzę wam miłego tygodnia, buziaki i pa, pa!